Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z mapy Polish Big Jump Maps, Polish YouTubers. I na początku może śpieszę... Nie, najpierw to przeproszę za mój głos. Naprawdę, świnia. Musicie mi wybaczyć mój głos, bo niestety no... Alergia, no powiem wprost, no to alergia jest, no i... Daje mi się monstrowe znaki, mam... Tego już wszystkiego dość i najgorsza świadomość, że to będzie trwać przez jeszcze całe wakacje. Ale no musiałem po prostu coś nagrać, bo w zeszłym tygodniu nie miałem nic, no poza jednym filmem. Co o nim powiem za chwilę. A śpiesząc z wyjaśnieniami, co ja robię tutaj, a nie tam na górze, to ujmę to, powiem tak. Próbowałem w zeszłym tygodniu nagrać ten film przed tym z Brutal Legend, który też powiem coś, parę słów. Przepraszam. Ale no niestety... To było tuż po aktualizacji, którą wgrałem i Action wtedy się dosyć bugował przy różnych technologiach nagrywania pulpitu, przy okienku lub całościowym, a ja tylko tak nagrywam Minecrafta na razie. Bo tylko tak się dało wtedy. No i niestety no nie szło w żaden sposób nagrać Minecrafta, więc z tym samym tej mapy. I parę scen niestety mi wypadło, bo w ogóle nie szło ich odtworzyć. Ale od tego czasu niewiele się stało. Zeskoczyłem stamtąd, przeleciałem Mandzia, a właściwie to przez Mandzia. Poszedłem po schodach, nadefektowałem płytkę naciskową, przez co wybuchło tamto TNT i w sumie tyle się stało. I od to, co was ominęło, więc tak naprawdę możemy ruszać dalej na moje labirynty parkurowe. I postaram się dzisiaj nie rage'ować tak mocno, pewnie i was brała cholera, jak mnie słuchaliście, ale najpierw przeprosić muszę. Żebyście widzieli tą kubkę chusteczek, która tu leży przez ten katar, bo w sumie cholera bierze. Najgorsze jest to, że się odczulałem i nic mi to nie dało tak naprawdę. No nie no, coś tam dało, ale nie da tyle. No dobra. Najpierw to ja muszę jeszcze dojść do rzecz, bo tu zauważyłem, że jest tam jakieś pomieszczenie, a pod wodą jest tunel. I chcę się tam jakoś dostać, ale nie wiem skąd i jak. A nie oglądałem żadnego innego youtubera, bo chciałem samemu przychodzić na świeżo, tak ujmę. Może tu jakoś. Zobaczmy. Nie, ale już widzę Remka. Zobaczcie, jeszcze tutaj coś. O nie, zombie. A ja nie mam. Co prawda, mam komendy włączone. A niestety, dnia się tu nie włączy na tym teksturpaku. No nie, nie będę kombinował. Coś tam na pewno. Myślałem, że to jakieś pomieszczenie, ale to prawdopodobnie tylko jest droga techniczna do włączenia TNT. Dobra, to jedziemy dalej. Pojedynczych klocków nie lubię, więc będę skakał powoli. A niestety, że też mi trochę z klatki spadają. Ah, shit. Skończę na tym klocku. Dobra. Dobra, to powoli. Wyjaśniłem już, czemu jestem tu. Nie wiem, skąd się tu wziąłeś. A nie, tam. A, shit. Znowu mnie skoczył. Shift. Dobra, ale cholera z tym. Wskoczę sobie o tak. Aj, oj, zapomniałem w ogóle. Założyć moje maślane buciki i hełm. I czepek. Wybaczcie mi też odgłosy. I tak. Przechodząc do sed. Oh shit. Ale tu może już doskoczę stąd. Bez game moda. Z wyjaśnieniami. Miałem wyjaśnić. Wagonik?
miałem wyjaśnić, o co chodzi z tym filmem z Borderlands 2, tym zatytułowany bez komentarza. Jak ktoś przeczytał może opis playlisty, w której się to znajduje, to może się domyśli już, o co mi chodzi, ale ci, którzy nie widzieli sam film, a nie playlistę, to powiem, to wyjaśnię od razu. Bez komentarza to taka moja, to coś w rodzaju mojej mini serii będzie, w której chcę wrócić do... Wow, do kremka, typowa rękowy. Do typ takich... korzeni YouTube'a. Bo kiedyś YouTube to nie były komentarze, kamerki, intra i takie rzeczy. To były po prostu filmy z gry, to były czyste gameplaye. Krótsze lub dłuższe, ale to była czysty kawałek rozgrywki. Bez niczego. Ja chciałem kiedy, ale w dzisiejszej dobie, kiedy właśnie większość filmów na głównej to właśnie są Minecrafty, gdzie ludzie mają swoje intra, uraczają nas komentarzem różnej maści, dorzucają często kamerkę, tak jak na przykład ja, czyli generalnie jak to niektórzy nazwali kopia PewDiego, którego ja osobiście subskrybuję i nie znam, zaraz mnie za to zlinczujecie. Chociaż to samo. No to... niektórzy, słyszałem już głosy, że niektórym właśnie brakuje czasami czystego, zwykłego gameplayu, żeby zobaczyć jakąś grę w akcji. Pójdę ten. O Boże, wskoczę sobie do domku. Co tam jest? Dobre z jego. To chyba to jest z kwadratowej mas... O! Ups. Skoczę sobie. Oj, prawie wskoczyłem. I właśnie... Uci baba. Tak, to jest dobry kres jego z masakry. Dobra, to zarzucimy sobie złoto. Niebieskie będzie na twarzy, ale co tam? Coś tu ciekawego jest w pieczykach, pewnie nie. Włączyli piemy, włączyli. I tak, co to ja? A! Że ludziom właśnie słyszałem, że... ludziom brakuje właśnie czystych gameplay, więc pomyślałem właśnie wtedy, że jest to nisza, którą można by wypełnić. Uwaga. Dobrze, że mam wyłącznik słuchawek przy... znaczy, wyłącznik mikrofonu przy słuchawkach, to nie słyszeliście, nie słyszeliście mojego kichnięcia. No, fajny pomysł facet miał. Chociaż nie do końca tak samo zrobiony jak domek, ale... większość szczegółów odwzorowana. Więc dobra. Tak, chciałem właśnie w ten sposób wypełnić nisze, które ludzie jej chcą, ale im brakuje jej tak naprawdę. A znowu. Znowu mój antywirus. A nie ma tu innej drogi. A, przepraszam, zaraz raz. Matko, mój nos. Mój biedny, zakatarzony nos. Tu nie wyjdę, tu nie wyjdę. Enderman. Włączyć tego remoda. Nie. Zrobię to inaczej. Na sposób lamerski to zrobię.
czuję, że ten kawałek będę cały film dzisiaj przechodził. Ale cóż, to bardziej to jest dzisiaj film informacyjny, aniżeli... Znajdę sobie moda do sprintu. Zobaczycie. Aniżeli właśnie takie przechodzenie. Właściwie przechodzenie to będzie jak już jeszcze bardziej opanuje parkury. Dobra, idzie to spoko. Spoko idzie. Powoli, małe kroczki. Za małe kroczki. Przeskoczysz to. Nie oszukuję aż tak bardzo. Nie przychodzę sobie łapę na gamebodzie. Znaczy, nie przelatuję jej w tym sensie. No i właśnie, dobra. Już, wróćmy do tematu. No nie, jak wchodzę na inny temat, to od razu tracę koncentrację i o. Nie, dobra, już. I mówiąc krótko, podsumowując to, co mówiłem o tej całej serii bez komentarza. Ja ją będę koniecznie chciał utrzymać. I czasem właśnie będę wrzucał z niej filmiki. Bo raz, jest to właśnie nisza do wypełnienia. Takie czyste gameplaye. Druga rzecz, ja mam dosyć specyficzne metody nagrywania i możliwości. To jest na zasadzie takiej, że żeby nagrać, muszę mieć wolne mieszkanie, żeby mi nic nie przeszkadzało, a i nikt. To oznacza mniej więcej też tyle, że nie zawsze mam możliwość, bo przez ostatni tydzień miałem dużo planów nagrania i żadne się nie spełniły, bo pogoda jest jaka jest, gdzie zalało całą Polskę. Mi też jest dzisiaj trochę chłodniej w mieszkaniu, dlatego jestem ubrany zamiast tylko w koszulkę. I za każdym razem, kiedy wszyscy mieli plany wyjścia, pogoda je psuła. I tym sposobem, no... psuły się i moje plany nagrań. No. Dlatego miałem tylko ten jeden materiał. Jednak... nagrywając właśnie ten filmik z typu... bez komentarza, mam w tym momencie większą... możliwość... głowa krowy, głowa będzie... manewru. Większe pole do manewru, bo nie jestem w żaden sposób ograniczany pobytem rodziców, bo mogę w każdej chwili w taki materiał sobie wtedy nagrać, odpalić wtedy któregoś dnia rano, albo kiedy zrenderować, a potem wrzucić. Próbowałem niestety przesyłać to samym action, ale raz materiał po kompresji jest i tak trochę za duży, w porównaniu na przykład z renderingiem Vegas, a dwa, jak przychodzi do samego przesyłania, to z tym też miał problem. Boże, aż mi się zregeneruje życie. Świnia, krowa... O, lepsze klocki będą do skoków. Ale wciąż... piętrus. SKKF, Blow, Rezi... Więc... to są dwa powody, dla którego ta seria... właśnie to podseria będzie dla mnie ważna i będę ją chciał utrzymać. Jednak nie będzie ona cykliczna jak większość moich, jak moje filmy. Tak, znaczy wróć. Tak jak moje filmy nie są cykliczne, tak i ona nie będzie cykliczna. Zależnie po prostu jak będę miał czas i możliwości. Wow, shit. To szło w ogóle przeskoczyć? Nie, aż spróbuję. I tak czy inaczej. O, jeden skok za dużo. Przelecę sobie. Dobrze, nie tacę ekwipunku. Tak. I tą serię właśnie będę chciał utrzymać. Po trzecim w sumie też powodem, jak teraz się zastanowiłem, jest fakt, że nie muszę, nie ma ona żadnych ograniczeń, mam tak naprawdę ograniczeń nie tylko moje... naprawdę...
Tylko moje gry mnie w tym momencie ograniczają, które mam i mogę nagrać. Więc ta seria będzie, ja ją będę kręcił. Aż dopóki będę miał co nakręcać. Zostały rzeczy? Zostały, na szczęście zostały. Co dalej jeszcze? Jak w ogóle mam czas? A, jeszcze mam dużo czasu do nagrań. Ale najpierw przepraszam. Boże, musicie mi naprawdę wybaczyć. Brutal Legend. No, nie wiem, czy któryś jakiś polski youtuber to nagrał i nagrał całe. Wodziu może tam nagrywał z wcześniejszej wersji. Ja po prostu pomyślałem sobie, że jak mam. Bo kupiłem Brutal Legend praktycznie za bezcen wraz z kilkoma innymi grami Double Fine za Humble Bundle. Tak samo jak za dolara kupiłem dwie części Alana Wake'a. I tam jeszcze dodatki. To też wszystko kupiłem za bezcen właśnie też z Humble... Przepraszam. Humble Bundle, tak się chyba to wymawia. Jest mi ciężko mówić, przepraszam. Ale tego drugiego raczej, czyli Alana Wake'a, raczej na razie nie planuję nic nagrywać. Choć, szczerze mówiąc, nawet... Zginę. Nawet nie miałem czasu odpalić do tej gry, bo się obecnie wciągłem w Borderlands 2. Bo ta gra do mnie trafia. Jak to określił Angry Joe? Kurde, gdzie ja skończyłem? Nie, to znaczy nie to, o, co teraz powiedziałem? Kurwa. Nie, czekaj, ci spadłem. No tu gdzieś powiedzmy. Tu skończę. Ale już nieźle mi idzie. To Angry Joe określił grę jako Borderlands 2 jako tak. Guns and Loot Horse. Czyli spluwy i loot. I szczerze mówiąc, to do mnie trafia. W pierwszego Borderlandsa się wciągnąłem, ale drugi raz nie przychodziłem, żeby o. O kurde. W ostatniej chwili. Ale drugi raz nie przychodziłem Borderlandsa, bo już byłem trochę znudzony baterią. I po prostu nie przychodziłem, żeby nabić ten 61 poziom i zabić jakąś tam legendarną bestię. Krobierak z tym Wyspu, czy jakoś tak się nazywa. Pamiętam wymowy, ani nazwy. Ale tak czy inaczej, save'y mi z Borderlands 1 zostały. Tam miałem te bonusy w dwójce, czyli tam ciuszki, które i tak mi się średnio podobały. Pewnie zginę, jak wyłączę game moda. O, tutaj. No nie. Już niewiele zostało. Nie zdążę. Ale jednak, bo wszystko się... tak, Borderlands się wciągnąłem, ale temat było Brutal Legend, w który też się wciągnąłem i... No powiem wprost, ja już go przechodziłem, bo jednak wychodzę z założenia, że... Lepiej najpierw samemu przejść grę... I samemu czerpać mam z niej korzyści. Znaczy korzyść. A potem ją nagrać, bo tak naprawdę nie wiem, czy jak będę chciał nagrać, nie wyjdzie na to, że jednak mam za słaby komputer, bo z Brutal Legend słyszałem, że były problemy z optymalizacją na PC. Ja szczerze mówiąc ich nie odczuwam, a komputer ma już swoje latka. Przez co nawet nie mogę streamować Minecrafta, bo mam spadki FPS-ów. Jak przetestowałem. Boże, ledwie mogę mówić. Wybaczcie. Ale jednak tam wystarczyło, żeby nie tylko uciągnąć Brutal Legend, ale potem jak wyeksperymentowałem w pierwszym odcinku, nagrać. Więc tę serię też będę grał sobie, ale będzie ona wyglądać tak. Będę na pewno w filmach robił tylko i wyłącznie misję głównego wątku, a poboczne będę sobie robił poza nagraniem, aczkolwiek od czasu do czasu, a myślę to już nawet w trzecim odcinku zrobię, dostałem się. Co to za przycisk? Nie wiem. Zobaczmy. Za chwilę.
Wejdę tutaj. Czy czegoś nie ma? Panie pingwinie. Ciekawe, czy jest komandosem. Ser. W trzecim odcinku myślę, będę nakręcał jakieś misje poboczne, ale generalnie będę szedł głównym wątkiem. Śnieżki dostałem. Dobra, dzięki. Może później się przydadzą. No idzie dalej? Aha, tutaj. Teraz spróbuję zrobić. Już nie. Ej, widzieliście, to był jakiś postęp z mojej strony. Płynnie przeskoczyłem trzy klocki naraz. Po prostu źle wybierzyłem odległość. Tak. Już widać, jestem tego youtubera? Nie, jeszcze nie. Nie, widać. Master czułka. Widzieliście ninja? Ale zobaczmy, jak to wygląda, jak mój czas wygląda. 20 minut. Spróbuję kawałek przeskoczyć. Mam nadzieję, że... No nie wiem, czy mi się uda. Prawdopodobnie skończę po drodze. Kawałek przelecę. Dobra. Powoli, ostrożnie. Chociaż tak nie do końca. Zaczynamy już łapać, o co w tym chodzi. Fuck. Ale tak jeszcze wymagam treningu. Teraz. To Cookie. Kolejny youtuber. To Cookie? Czy... Mister... Nie, to chyba Mister C. O. Ale już płynniej to przechodzę. Coraz płynniej mi to idzie. I co to ja właściwie mówię, zanim zacząłem przerywać, zanim zacząłem spadać? No chyba coś tam mówiłem o Brutal Legend, że to będę nagrywał raczej prawie i na pewno... głównie właśnie wątki główne i czasem może poboczne porobię. Bo jakieś może ciekawszymi się trafią. Albo na przykład poradnik na zasadzie, bo są tam dwie misje cykliczne. A już coraz później idzie to parkurowanie. I tak wygląda sprawa z Brutal Legend. Co dalej zaś się tyczy moich filmów? Cóż, nie mam szczerze mówiąc na razie. Teraz widzę. Nie mam na razie sprecyzowanych planów. Będę po prostu dalej robił to, co robię. I tak, jak chcę to robić. Czy widzisz ninja? Widzę. Jest Master Czułek. Cookie Monster. Przycisk? Mam diaksowy. O, bez sprinta. Ale już całkiem sprawnie mi to idzie. Doskoczę do wyspy może, nawet. Albo i nie. Skończę tu. Wow, prawie bym spadł. To będzie potrzebne. Czy może na tej wyspie coś jest? Nie, nic nie ma. Ale już mi całkiem sprawnie idzie to parkurowanie. O, pięknie. Dobry czas mam. Czyli tak, w sumie... Tylko się rozbiorę. Co miałem powiedzieć? Chwila. O, tak lepiej. Wybacz mi, skaczę. Tak lepiej mi jest. Co miałem powiedzieć? Powiedziałem... I wyjaśniłem parę ważnych dla mnie spraw. Jeśli o jakiejś zapomniałem, to na pewno opowiem w następnym filmie. No i co no? Do następnego razu. To na razie. Cześć. Może wtedy będę miał lepszy głos.